Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Chaos i to jest Fallout 76, kolejny odcinek. Jak zwał, tak zwał. Wiecie, że ja serii z tego nie robię. Po prostu nagrywam, kiedy mam czas na to, kiedy mam ochotę. Chociaż ochotę to bardziej nie, bo jak mam ochotę, to po prostu siadam i w to gram. Ale nagrać to... są różne czynniki wpływające na to, kiedy ja to nagrywam. Tak czy inaczej... nie zrobiłem dużo od ostatniego razu. Nawet nie skończyłem tego zadania z czarnomowcą. Czyli nie zbadałem tych bagietek wcale. My już tam to robiliśmy, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku albo jeszcze wcześniej. Po prostu, no tak jak już wspomniałem, jak mam czas, no to coś tutaj sobie robię, jak nie, no to nie. Ale też przed chwilą właściwie, przed odcinkiem, zrobiłem sobie, bo gdzieś tam już wcześniej w skrytce miałem ten karabin, to co teraz trzymam. To nie jest ta strzelba moja, którą miałem, tylko to jest karabin bojowy. To jest bardzo podobne do tej strzelby. Dobra, pytanie, jak ona się nazywała? Strzelba bojowa. To jest... sorry. Właściwie się wyglądam też zbytnio nie różni. Jeszcze to sobie zamieniłem. Tam to miała więcej obrażeń, chyba 60. Ma 28. Ale korzysta z innych pocisków. Tam to korzystało z pocisków strzelby, więc brało mi też z tego. Tutaj mamy całkiem inne pociski. 45. Powinno być ciekawie. Zobaczymy, kto będzie się sprawować. Oczywiście nie mogę tutaj założyć tłumika. Też mam w tych moich innych. Tutaj też bym bardzo chciał tłumik. To jest też fajna spływka. No tutaj mam tłumik w strzelbie, ale to... no troszeczkę ta strzelba jest takim, powiedzmy, niewypałem, bo to mija się z celem, żeby tutaj na strzelbie nosić tłumik, ale no niestety nie mogę, nie wiem dlaczego, nie mogę gdzieś tutaj indziej założyć tłumika. Nie mam po prostu takiej możliwości. W ogóle tak, gdzie my jesteśmy, bo to was pewnie też bardzo ciekawi. Jesteśmy sobie nieopodal naszego, znaczy mojego obozu. A co dlatego, żeby sprawdzić sobie tutaj tę podstację Poseidon, Summersville, a może też tutaj zejdziemy. Albo nie, to sobie gdzieś tam sprawdzę, jak będę miał na to czas i ochotę. Natomiast tutaj, na tą podstację i pójdziemy, mam taki plan, żebyśmy poszli tutaj tą drogą w kierunku tego tutaj, nie wiem co to jest, tylko jest jakaś taka chatka dziwna, fajna. Więc to może też być dosyć ciekawe. No, najpóźniej tutaj. W kierunku tej misji. Czyli dostroić odbiornik ze szczytu świata. No i też mamy tutaj jakieś zadanie podążać tropem Madigana. Więc to jest pierwsza opcja. A druga opcja jest taka, żebyśmy poszli gdzieś tutaj na tą kopalnię Blackwater i tutaj torami przeszli też do tego. Ale to jest troszeczkę, to jest druga opcja, ale taka, nie jestem do końca do niej przekonany, bo ja tutaj to właściwie miejsce odblokowało mi się, bo gdzieś kliknąłem na jakieś tam wydarzenie było w ogóle, więc ja na tych terenach tutaj nie byłem. Nie wiem, jacy są do końca przeciwnicy i tak dalej, a z tego co wiem, no to było trudno w tej kopalni. Tak może mi się tylko wydaje. W każdym razie... O kurde, a wydawało mi się, że się wyspałem dzisiaj. Shit. Więc wybierzemy sobie tą pierwszą opcję. Przy okazji sprawdzimy sobie już tą podstację. No i wróżką pójdziemy w tym kierunku. Tak żeby, bo... kurczę, kilka odcinków, ze trzy pewnie, albo nawet więcej. Byłem cały czas na tych toksycznych terenach i... kurczę, zbieram tego kopcia, ale to... on mi się chyba zepsuje, nie? Zanim zdążę go zrobić... jako... no właśnie, stan... I to, kurczę, mi się zepsuje. Zanim go zdążę zrobić gdzieś tam w obozie... kurde, co jest? Ej, serio, nie nagrywałem, nie chciałbym się spać. Zawsze jak siądę do nagrywania, to ziewam jak głupi jakiś, nie wiem... nie wiem, o co chodzi w ogóle.
Nie to, żeby mi Fallout nudził czy coś. Nie chodzi tylko o Fallouta. Ogólnie jak do jakiejkolwiek gry zasiądę, to tak mam. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia totalnie. Dobrze, jest. Zbliżamy się do tej podstacji. Tu zakładam, że będą... bo tam były... spaleni, więc zakładam, że tutaj też będą spaleni. Weźmy sobie może coś z tłumikiem. Właściwie tylko jedną rzecz z tłumikiem, to ta strzelba. Albo to też mogą być te... Aha. No, wbili pod ziemię, słyszałem. W sumie, czy ja wiem, czy tutaj warto? Patrzmy okiem. Jak to tu wygląda, ta sytuacja cała. Też kurczę. Nie chcę za bardzo zbierać tych śmieci. Ja mam niedobory ołowiu, przez co nie mogę też robić amunicji, tworzyć i tak dalej. Zaznaczyłem sobie. Zaznaczyłem sobie na poszukiwanie, żeby mi. Znaczy, no wiecie, tą lunetę taką, żebym wiedział, czego szukać. Ale niestety zapomniałem, że. Ja też mam inne surowce, które poszukuję, więc no do końca nie wiem, gdzie mogę znaleźć ten ołów. Na przykład tak jak teraz poniosłem ten... O pierdziele. Ten klucz kombinowany. I nie wiem, czy ja poniosłem go dlatego, że tam znajdę ołów w nim. Czy... Dobra, nie chcę się tutaj skradać. Jak kretoszczur wyleci, to i tak wyleci. Prosto na mnie. Coś tutaj może być ciekawego, bo ja to miejsce mam zaznaczone na mapie. Czyli, że ja już odkryłem go gdzieś w jakichś notatkach albo w tym stylu. Więc tutaj powinna być jakaś dalsza część historii, tak przynajmniej się wydaje. Może w tej chacie. Matka! Lęgu kretoszczurów. Dobra, skóra. Czy mi się do czegoś przyda? Chyba nie. Z reszty gara to coś do picia fajnego. Ołówek. Właśnie też coś tam szukam w ołówku. No jak ty nie trafiasz w niego? Przepraszam bardzo. Na szczęście nie robią mi za dużej krzywdy. Ja mam też dosyć odporny? Nie. Dosyć dobry pancerz, prawie 90 tutaj odporności. Mam jeszcze na 10 poziomy, ale są... Tu mam coś fajnego też. Już mi się kończy, znaczy... O, powoli regenerujesz zdrowie, gdy nie toczysz walki. To jest bardzo, bardzo fajne i to jest napierśnik. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że ja mam takie coś. I możecie zrzucić okiem, że troszeczkę mi się naprawiło zdrowie. Ja całkowicie o tym zapomniałem, hej! Już ja używałem tyle steampacków i w ogóle, a ja mam takie coś... Coś takiego, dobra. I drogą, tylko teraz w którą stronę? Tutaj tak. Jak coś będzie oczywiście tutaj nieopodal drogi, to z wielką przyjemnością zboczę z tejże drogi, żeby zbadać. Jak wiecie, jestem eksploratorem. Już to powtarzam chyba, kurczę, w każdych odcinkach. W sumie nie wiem po co, bo przecież to widać. Ja tutaj... No dlatego też... Gram w tego Fallouta, tak? A troszeczkę późno, bo
rok po premierze zacząłem w niego grać, ale nie byłem co do tego Fallouta przekonany. Ale w sumie teraz tak myślę, nie wiem dlaczego. Dobra. Tam coś będziemy mieć, z tego co widzę na radarze. Tylko to jest gdzieś tam hen wysoko w górach. Tutaj na razie nie mam nic ciekawego. Okej, coś nam się już przed nami pojawia, ale to też dosyć... Kurde. Dobra, spróbujemy. 20 naboi. Mam też... założone takie komponenty. Tej karabinie, tak? Jak to nazywa? Karabin? Bojowy, tak. Takie komponenty, że mam dosyć mały rozrzut z biodra i tak dalej. Natomiast no, ale dosyć małe to obrażenia zadaje. Wiecie, trzy razy muszę go trafić. Za 70 metrów coś się dzieje. Ja wiem co. To tam jakiś pies wariuje mi za ścianą. Ja mam dosyć, jeśli kogoś by to interesowało, dosyć cienkie ściany, więc praktycznie wszystko słychać, co się w drugim pokoju dzieje. Dobra, mamy radio. Okej, okay, przynajmniej przynajmniej zrobiliśmy częściowo jedno zadanie. Dobra, idź na szczyt świata. Teraz to zrobię, tylko wyłączę sobie. Nie chcę tego. Myśliwicza ofiara, to już raz to włączyłem i mnie kurde jakiś gracz zaczął ścigać. Dobra, rzućmy okiem jak tam stoimy z tym. Jak iść na szczyt świata. No to dwa zadania jakby na kupę się nakładają. Więc jest bardzo fajnie. Troszeczkę brakuje mi tak z Fallouta 4, że jak się grzebało przy tych broniach, no to były fajne, można było modyfikacje robić i tak dalej. Tutaj też można, ale niestety no, trzeba, żeby na przykład tłumik tutaj założyć, no to tam wypadało mieć tylko umiejętności, nie? Natomiast tutaj trzeba jakąś modyfikację znaleźć tego tłumika i tak dalej. Dosyć uciążliwe jak dla mnie i... No troszeczkę mi się to nie podoba. Bo kurczę, muszę całą mapę przejść, żeby kurczę założyć sobie tutaj tłumik, nie? No to jest takie troszeczkę... Już jestem prawie przy tej chacie. Tylko jak nam się dostać, pewnie będę musiał iść znowu drogą. Więc to nie jest takie... O, w dupę. Ile ich tam było? Widzieliście to? O, super. O, tam jeszcze spaleni idą. Więc zarąbiście. Znaleźli. Kurde, co to
Co to za zebranie tam mieli? Jesus Christ. A ja też nie mam żadnych granatów ani nic z tych rzeczy, bo... Bo... no to waży, kurczę, dodatkowe pieniądze. To, fuck. Skąd oni się tu strzelają? Spalonym. Mógłbym to wykorzystać i... Lubię tą sprówkę. Sprówka ona chyba... z 50% pancerza celu. Pomija, więc... No to naprawdę, kurde, jeden strzał i... Dobra, napijmy się czegoś, bo... Wiewiórcze kęsy, to się zaraz zepsuje, więc można zjeść coś. Tana wódka, no jak wiemy. Co? Zapadasz w czerwonkę? Co to ma być? Zaraz. Oczyszczona woda. Co to ma być? Zmniejszone koszty materiałowe wytwarzania broni. Czy ja to zjadłem, czy to? To w wspomagaczach było. Dobra, co my tutaj... Ja choruję na coś? Co to jest ta czerwonka? Periodyczna utrata wody. O kurde. Spróbujmy się wyleczyć z tego. Lek na choroby. A, masz 9, więc... Czerwonka ustąpiła. Bardzo mnie to cieszy. My sobie mamy kopeć, kotlety. A, dobra. Coś byśmy jeszcze zjedli, bo... Kotlety z psa. Coś, co się zaraz zepsuje. Mięso pluskwy na przykład. Poczek z oposa. Taka bułka. Aj, będzie. Dobra. Żeście tutaj... A, to ci spaleni, to tam sobie chodzili. Kapselki... Nic ciekawego. Dobra. O kurde, 4. Widzę, że tu zabili. Spaleni ich zabili tutaj. To już dosyć dokładnie. Natomiast czy tutaj ich nie ma więcej? No bo wiem, że tutaj, kurczę, była cała grupa. Też nie, może... Może tyle. Co oni tutaj robili, ciekawe? Ani nic tutaj nie ma takiego. No dobra. Sprawdźmy tą chatę tutaj, bo to mnie... Ona jest na mapie. Czy tak... Że... Nazwijmy to narysowana, więc to może być dosyć ciekawie. Znaczy, dosyć ciekawe miejsce. Okej. Okay. Jestem. Widzę, że tam łażą. Pańce. Nie wiem, czy iść tutaj, bo... To może być miejsce... To
To może być miejsce, gdzie kiedyś będzie mi prowadzić jakieś zadanie. Chociaż nie, chyba nie. Nie jestem pewny. Patrzmy. Jak oni to tutaj... Na pierwszych poziomach są, więc... Już. Ośrodek sportów zimowych. Biały puch. Ładnie. Dobra. Kurde, jak zacznę strzelać bez tłumika, to oni zaraz będą wiedzieć, gdzie jestem i... Też muszę zainwestować jakieś perki w skradanie się. Ja nic nie mam takiego, więc... Jestem totalnie... biedny i dlatego... Okej, warsztat tu jest. Dlatego oni mnie tak bardzo dobrze, mimo że się skradam, to dosyć dobrze mnie tutaj... dosyć dobrze mnie tutaj wykrywają. Ich tutaj posłać. Posłać do piachu. Wróćmy na tamtą pozycję. I tak mnie zaraz wykryją. Dobra, tym bardziej, że robi się dzień. Jeszcze bać. Jest na szóstym poziomie, więc on mnie interesuje. Łazi tam w środku. W takim sensie mnie interesuje, że jego wypadałoby... Tutaj się nie przestrzelę, znając Bethesdę, no to... Przez tego typu rzeczy, jak na przykład ten parasol, to się nie przestrzelę. Już mnie skubaniec usłyszał. Wszędzie tutaj łażą, tu na dole też łażą. Dużo ich tu jest. Raz, dwa... Mam trzech zaznaczonych, ale jest ich więcej, sami widzieliśmy. Gdzie on tam polazł? Kurde, po czym ja... Proszę babania. Czekaj. Stój. O panie. Kurde, tam gdzieś z góry zaszli mnie. Dobra. Co oni kurde mają z jakieś sukienki? Co się powiem, dobra, ja już to mówiłem na początku, że ja nie będę zbierał za bardzo takich śmieci różnych, tylko to, co mi jest naprawdę potrzebne. Bo już mam tyle tych rzeczy. Weźmy od dołu. Przeeksplorujmy. Weźmy sobie coś takiego. Okej.
terminal. O kurde. No trochę tu jest historii. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, szczerze mówiąc. A, znane. Już to znam. Ogniwo fuzyjne, bla bla bla. Safe. Kurde, już dosyć długo nagrywam. No cóż, co zrobić, nie? Ja już taki jestem. Kurczę, lubię eksplorować tutaj. Nie lubię szybko gdzieś tam ganiać po tym świecie, tylko lubię się skupić. Jakieś lokacje porządnie przeeksplorować i wiecie. Tego typu rzeczy. Dobra, ale tak jak mówię, będziemy udawać się powoli w tamtym kierunku, na szczyt świata. Próbujemy coś tutaj sobie przetworzyć. 117 na 185. Udźwig mam dosyć mały. Ja o tym też nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Pewnie tak. Ale chcę... chcę robić postać taką mniej więcej jak miałem w Falloutie 4. Czyli, że dosyć rozwiniętą intelektualnie i taką, co zadaje dużo obrażeń. Natomiast na udźwigu, w sensie na sile fizycznej się nie będę skupiał, bo z tego będę chciał mieć pancerz wspomagany. A pancerz wspomagany od 25 poziomu? Chyba mam znaleziony T45. Więc tak, nie wiem jeszcze jak te rdzenie fuzyjne robić. Wiem, że można je robić. Widziałem już gdzieś tam w jakimś warsztacie. Natomiast nie wiem jeszcze, gdzie znaleźć te wszystkie surowce potrzebne do wytwarzania tego. No dobra, to już chyba to wszystko. Przecież na górze jeszcze coś. Nie, dobra, tam nie ma piętra. No dobrze, no to sprawdziliśmy sobie ten... Jak mu tam było? Biały puch, ale co to dokładnie było, to nie pamiętam. Jakiś dom... A trochę tych kratoszczurów mam. Będzie co jeść. Niestety nic tutaj więcej. Czy napoje? Coś tutaj mogę, przygotowaną wodę. Jak najbardziej. Herbata z kopcia. Wiecie co, ja nie chcę, żeby te odcinki za długo też trwały, więc skończymy na tym. I tak jak mówiłem, plan jest taki, żeby udać się teraz. Tą chatę już tutaj sprawdziliśmy, więc wiemy mniej więcej o co biega. Teraz co my tutaj mamy w różnych... Udać się do Camblevis, czyli do biura burmistrza, sprawdzić domu tu szafkę Greta. Kopalnia Kernwood. Gdzie to może być? Środek portów zimowych białych puch. Kryptydy. No nic, nic ciekawego. A, tutaj coś mamy. O, no to jest ten teren.
Ja tutaj wyszedłem raz. Byłem tutaj w tunelu. To jest tunel taki, który biegnie odtąd aż dotąd. Więc zachód i wschód, wyszedłem tutaj we wschodzie i to po prostu była masakra. Już tylko wyszedłem, już coś słyszałem, jakieś kurde wielkie coś. Po prostu nie. Szybko teleport do obozu i mnie tam nie ma. Dobra, teraz jakoś przedrzeć się. Wieża przekaźnikowa. Na tą stronę. Na szczyt świata. No i tyle. Tyle. Dobra, taki mam plan, więc... do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może coś jeszcze przeeksploruję, nawet do tej pory, czy nie? Jak to mój poziomek podskoczył coś? O, średnio. Odporność na choroby, co my tutaj mamy? Szczęście plus 2, o proszę. 2 razy więcej punktów doświadczenia? A dlaczego? Ja w ogóle chyba jeszcze w tej... O, czy coś nie przybrałem. Ja chodzę jeszcze cały czas w tym kombinezonie na ten... Co byśmy się tu mogli przebrać tak w ogóle? Hełm połykacza ognia... I... mundur połykacza ognia. Dobra, co ja mam na sobie? Żebym nie był nago tylko. Zaraz. O! No chyba jestem nago. W samych gaciach, tylko mam ten... te moje pomalowane... Tak, nawet butów nie ma. Cholera. Ja nie mam nic tutaj. Kurde, w obozie mam. Dobra, przynajmniej ten hełm ściągnę. Dobra, będę musiał się skoczyć do obozu przebrać, bo kurde, tak dziwnie aż tutaj chodzić. Znaczy, dziwnie tutaj chodzić. Jak to nazwać? Po tej krainie? Nie. No niech będzie, że po tej krainie. W takim stroju. Antytoksycznym. Dobra, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Fallouta albo z czegoś innego. Także, aha, też nie zapomnijcie, bo to jest bardzo ważne. Cały czas jest to aktualne, że w komentarzu możecie podawać swoje... znowu mi uciekają takie ważne wyrazy. Swoje propozycje na temat, co byście chcieli obejrzeć też na przykład. Bo po prostu dla mnie, jaką grę mi polecacie też na serię, na przykład na kanał. Będę bardzo wdzięczny. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.